Nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, nawet jeszcze dzisiaj można to zauważyć, że na przykład Niemcy czy Szwedzi nie zbierają grzybów. Na dobrą sprawę, to wszystko to wywodzi się jeszcze właśnie z wczesnego średniowiecza, kiedy to tutaj na terenach Europy, co dziwne, grzyby i wszystko, co znajdowało się w lesie, zbierali mieszkańcy Cesarstwa Rzymskiego i słowiańskiego barbarikum. Natomiast Niemcy, plemiona germańskie, bardzo się lasu obawiały, nie wchodziły tam z różnych względów. Raz, że dla nich to też było jakieś tam siedlisko złowrogich duchów, no i niestety złowrogich Słowian, którzy mogli ich w każdej chwili napaść, przynajmniej tak tego się obawiali. Natomiast Słowianie rzeczywiście starali się czerpać z lasu wszystko, co się dało. Pod wieloma względami. Ze względów kulinarnych na pewno też, a więc grzyby, a więc owoce, orzechy, ale też i różne części roślin, różne owoce do celów leczniczych. Spróbujemy się teraz przejść po tym lesie. Zobaczymy, co nam się uda znaleźć. Jeśli nie, to małżonka tutaj będzie Państwa informowała o tym, czego szukamy i co tutaj być powinno. Rzeczywiście pora jest bardzo mocno niesprzyjająca na takie wędrówki. Co innego, gdyby to była na przykład wczesna wiosna, już ta sytuacja byłaby troszkę inna. No i to, o czym wspomniałem wczoraj, ten las w niczym słowiańskiej puszczy nie przypomina. Jest to 30-40-letni las posadzony ludzką ręką. Także jak widzimy tutaj te piętra lasu, ten ekosystem jest mocno, mocno niekompletny. No ale cóż, spróbujemy się przejść. Myślę, że tak około godzinki czasu nam zejdzie. Ja tylko, dobrze? Ja już koniec, już się nie odzywam. Ja tylko jeszcze zaznaczę, że ludy żyjące te 1000-1200 lat temu, bo taką przestrzenią wiekową zajmujemy się, prowadziły kuchnię bardzo, i znowu mi uciekło słowo, sezonową. I ta pora, w której my w tej chwili jesteśmy, to już jest w zasadzie końcówka robienia jakichkolwiek zapasów na zimę, ponieważ zboża zostały zebrane, warzywa zostały zebrane, grzyby zostały zebrane, owoce również ususzone i uwędzone. Zostaje nam jeszcze jakaś ilość korzeni i bulw, które są w ziemi, no ale trzeba znać bardzo dobrze środowisko, żeby wiedzieć, że one tam są, bo bardzo często nadziemna część roślin praktycznie już obumiera. Po pierwszych przymrozkach jest bardzo zmieniona i trzeba to środowisko dobrze rozpoznać. My przyjechaliśmy wczoraj z mężem, żeby cokolwiek się rozejrzeć w terenie. No i jestem, powiem szczerze, spanikowana. Mówię do męża, że słuchaj, nie ma takich roślin. Tam, gdzie my działamy na co dzień, a jest to okolice Kazimierza Dolnego i to stanowisko archeologiczne, to grodzisko jest oddalone 16 km od Kazimierza, jest w dorzeczu dwóch rzek, na bardzo bogatej łące, która praktycznie od wielu lat, w latach 90., jak gospodarka nam się zmieniła i coraz mniej krów na wsi, to te łąki są w zasadzie koszone raz w roku albo i nie, tylko po to, żeby dostawać dopłaty unijne, więc środowisko jest dość naturalne i mamy w pobliżu też lasy, duże lasy. Tam my to środowisko w miarę rozpoznaliśmy, aczkolwiek cały czas ja, człowiek współczesny, kupujący w sklepach, muszę się jeszcze uczyć, co z tej łąki można pozyskać. I z lasu. Z lasu jest łatwiej w sezonie letnim, bo my rozpoznajemy jeżyny, jagody i w tej chwili tutaj szukałam, ja tutaj na przykład nie znalazłam jarzębiny, którą można o tej porze roku zbierać, tarniny, którą można po przymrozkach spożywać i jeszcze sobie suszyć i robić zapasy. Kilka grzybków jeszcze nam zostało. Nie zbieraliśmy wczoraj, więc może z powrotem uda nam się trafić, bo z grzybami jest tak, że one są fajnie, jutro przyjdę jak podrośnie, a potem już nie możemy tego miejsca znaleźć. Dzisiaj usłyszeliśmy tutaj od pracowników, że jeszcze są podgrzybki, może uda nam się trafić. Widziałam tam wczoraj ze dwa podgrzybki. Dobrze. Znaczy tak, jedne będzie można zobaczyć na pewno, bo widzę, że jest tutaj mnóstwo żywopłotów posadzonych z berberysu. To była własność berberysu, że ona opowie. Gdzie można jeszcze dziką różę, można berberys, można tarninę, można jarzębinę. To są jeszcze te resztki witamin,
które, jeżeli gdzieś dzikie jabłuszka, dzikie gruszki, aczkolwiek one już są o tej porze roku, no mniej, zdecydowanie mniej smaczne. Tamci ludzie się nie zastanawiali, po prostu pozyskiwali każdą rzecz, którą się dawało zabezpieczyć. I ja mówię, że człowiek w ogóle z natury jest leniwy. Więc jak może coś pójść i wziąć gotowe, a nie uprawiać i hodować, to na pewno to będzie robił. Więc tamci ludzie przecież nie mieli, w ogóle o jakich sklepach mowa, ale nawet przyprawy ziołowe, no to te przyprawy korzenne, co prawda Ibrahim ibn Jakub w swoich kronikach zapisał, że w czasach Mieszka, kiedy przyjeżdżał i spożył rybę gdzieś tam w jakimś zajeździe, to koszt tej ryby znacznie przewyższyły przyprawy, które zostały użyte do przyprawienia tej ryby. No i ja się na przykład dość długo zastanawiałam, co to znaczy, że te przyprawy przewyższyły koszt. No bo ta ryba pewnie była gdzieś z hodowli albo z rzeki, więc koszt ale był tylko, nie aż tak duży. Ale tylko, dobrze zrozumieli. Ibrahim ibn Jakub około 968 roku, oczywiście to napisał, że on nie był w Polsce, on najdalej do Czech zawędrował, a tu już ale pisał troszeczkę o krajach, inna bajka. Ale pisał o ale krajach jadł na Mieszka. Pewno co najwyżej w Czechach. I teraz przyprawy, jeżeli one były z ogródka, no to też nie były drogie. Czy już w tym czasie docierały przyprawy korzenne, za które trzeba było płacić pieniędzmi? Prawdopodobnie tak, skoro ten koszt był taki znaczny. Z polskich przypraw, które na pewno używali nasi przodkowie, to przede wszystkim jest kminek, mięta, koper, jałowiec, gorczyca, była kolendra, była, czarnuszkę mogli używać, bo takie są potwierdzenia w czasie badań archeologicznych. Co jeszcze? Korzeń chrzanu jest świetną przyprawą. Utarty, dodawany, jest bardzo dobrą, podkręca ostrość. I to, co czasami, kiedy odtwarzam tą kuchnię dawną, niektórym osobom brakuje tej pikantności, bo nie mamy żadnego potwierdzenia, że pieprz już dotarł do naszych terenów, to jest rdest ostrogoszki. Rdest ostrogoszki, w ogóle cała rodzina rdestów jest bardzo dużą rodziną i sporo z tych rdestów jest rdestami, które może człowiek spożywać. Rdest ostrogoszki, im młodsze listeczki i te nasionka, jest ostrością, przypomina pieprz kajeński. To jest naprawdę ostra przyprawa. Ona po przygotowaniu później można odlewać, można tracić część tej. Przy suszeniu też troszeczkę łagodnieje, ale cały czas można podkreślać ostrość potraw. Szczaw dodaje nam kwasowatości. W tej chwili, tam gdzie potrzebujemy witaminy C, możemy dodawać berberys. I tam gdzie powinna być cytryna, możemy dorzucać owoce berberysu. Jest kwaśne, jest takie właśnie z dużą ilością witaminy. Jest u nas na łące rdest wężownik. Tam występuje naprawdę takimi łanami rozsiany. Jest to rdest, który ma takie właśnie wężowe, długie listeczki. Pod spodem jest lekko srebrnawy, z wierzchu jest matową ma zieleń. I jest tak delikatny, że można sobie rwać i jeść jak sałatę. Niektórzy goście naszego grzewiska mówią, że jest nawet delikatniejszy od sałaty. No jest po prostu w smaku sam surowy, można go spożywać. Można go dodawać do różnych past i do różnych bryjek tak zwanych zielonych. Poznajemy go po tym, że w momencie kwitnienia na takiej długiej łodyżce ma taką kolbę różowych kwiatuszków. To tak czasami gdzieś jak na łące zobaczymy, to już wiadomo, że tam w tym miejscu będzie rósł ten rdest wężownik. Niestety tutaj nie zobaczyłam nigdzie bluszczu kurdybanku, który jest też bardzo ostatnio modną przyprawą i wiele osób z powrotem do tego bluszczyku wraca. Bluszczyk bardzo często jest dodawany do nabiału, do jakichś takich sałatek. On ma dość ostrawy, taki pikantny, troszeczkę korzenny posmak. Jeżeli mi się uda, ale naprawdę ja go tutaj nie spotkałam. O tej porze roku można jeszcze wykopywać korzenie mniszka lekarskiego.
Korzenie te można na różny sposób spożywać. One same w sobie mają tą goryczkę, ale w czasie obróbki termicznej ona zanika. Można wyjąć korzeń, oczyścić go, pokroić w słupki, w talarki, jak kto lubi, uprażyć, wysuszyć, uprażyć na patelni i zrobić z tego kawę mniszkową. Żołędzi o tej porze roku, one są już leżące na ziemi i są już wilgotne. No, zbiera się je wtedy, kiedy one spadają, kiedy są świeże. To już jest też taka trochę za późna pora, żeby to żołędzie pozyskiwać do celów jadalnych. Ale w tej chwili dożyliśmy takich czasów, że kawę żołędziową i mąkę żołędziową bez problemów można dostawać w sklepach. Jeżeli ktoś z Państwa będzie miał taką okazję, proszę spróbować. Mąka żołędziowa nie ma glutenu i sama w sobie ciężko, żeby ją zrobić z niej na przykład ciasto na naleśniki. Ale dodając do innych mąk, można uzyskać bardzo ciekawy smak. Kawa żołędziowa jest sprzedawana najczęściej z dodatkiem cynamonu, kardamonu, już taka doprawiona, ale same żołędzie do tej pory były coraz uważane jako pożywienie głodowe, a w tej chwili stwierdzamy, że uzupełnia dość dobrze niedobory innych mikroelementów, że żołędzie są takie dość odżywcze. Ja bym chciał zwrócić uwagę na pewną różnicę, czy może jednoznaczne pojmowanie tak zwanego grzybobrania, bo nam się kojarzy, idziemy na grzyby, do lasu zbierać grzyby, to z tymi pięknymi prawdziwkami, kozaczkami, podgrzybkami, które sobie rosną na ziemi. Te grzyby, które można było zbierać późną jesienią, nawet w zimie, czy wczesną wiosną, one najczęściej rosną nie na ziemi, ale trzeba ich szukać na pieńkach drzew, na uschniętych gałęziach, uschniętych konarach. I tutaj doskonałym przykładem tego jest, choć nie wiem, czy znajdziemy, bo wczoraj nie udało nam się znaleźć dzikiego czarnego bzu, tak zwany uszak bzowy. Grzyb znany, używany w kuchni, który można zbierać cały rok. Także jak sobie teraz idziemy, to rozglądajmy się nie tylko po ziemi, po mchu i po szyciu, ale również po gałęziach, po uschniętych pniach. Na drzewach też możemy jeszcze ale o tej porze... to nie jest twardzioszek. Nie, to chyba nie jest twardzioszek. Wczoraj się śmiałam z mężem, bo są takie właśnie niewielkie grzybki. One bardzo często rosną przy drodze. Nazywa się je twardzioszek przydrożny, które wyglądają jak betki albo psiobetki. Ja w dzieciństwie mówiłam, że to pies przeszedł i zostawił siusiu i potem na tym miejscu urosły te grzybki. I nigdy tego nie zbieraliśmy, dopóki moja mamusia nie wylądowała w szpitalu na oddziale wewnętrznym. Tam pewna pani nazbierała i chciała robić z tego potrawę, więc pielęgniarki były spanikowane, że jak na oddziale wewnętrznym ktoś chce jeść grzyby i to takie pie... A okazuje się... Tak, tak. To jest właśnie to. To jest to jesienne zbieranie. Przepiękne. Pod grzybem. Przychodzę do historii czy Nobel? Nobel. To już od razu Nobel. Ja poproszę też jeszcze sobie... To jest szatan, to będzie... Nie, no to jest... To jest gołąbek. To jest resztka gołąbka. Resztka właśnie. To był gołąbek. Tak, to był gołąbek. Tak. I z tymi czerwonymi gołąbkami jest tak, że raczej nie zbieramy. One może jak mocno przygotowane, to może by się nadawały jeszcze do spożycia. Natomiast atlasy grzybowe, którymi posługiwałam się, takie samo zdjęcie zamieszczały jako jadalne i jako niejadalne. Natomiast siwe, takie zielone gołąbki tak. Kiedy to jest Orlica chyba Pospolita, wypuszcza gałązki i one są jeszcze tak mocno zwinięte w takie ślimaczki, to te ślimaczki można spożywać.
Z Orlicy Pospolitej. One mają tak fajnie zwinięte i wtedy można je obgotować i jak szparagi polać masełkiem i spożyć. Żona miała okazję, będąc na takiej konferencji na Ukrainie, Andrzej Petrauskas, i archeolog, który zajmuje się archeologią doświadczalną w Kijowie, zawiózł specjalnie właśnie gości z Polski na pogranicze z Białorusią, gdzie jeszcze funkcjonuje takie gospodarstwo bartne, gdzie bartnik rzeczywiście ma już co prawda przez siebie wykonane te kadłuby, ale w lesie podwieszane pod drzewa i pozyskuje taki miód. Taki to było na takim terenie bagiennym. Pod spodem rosło bagno i okazało się, że to celowo te barcie umieszczał w takim miejscu, ponieważ kwitnące bagno i pszczoły zbierające nektar, to ta roślina była dla nich takim lekarstwem, bo pszczoły chorują na te warozy, takie różne choroby i potrafią niestety, waroza to jest tak jakby taka pchła na pszczołę, która potrafi zniszczyć cały ten ul, cały pień. A ta ilość tego bagna rosnącego na dole sprawiała, że te pszczoły tak jakby naturalnie miały to miejsce takie ochronione. Dziwne miejsce, bo to tak te barcie były porozstawiane. Już nie pamiętam, czy w tym miejscu było ich 10. Tak bardzo współcześnie, niektóre blachami poobijane, żeby tam pozabezpieczać. Pan mówił, że tylko raz w roku zbiera miód pod koniec lata, zostawiając tyle, żeby te pszczoły do wiosny przetrwały. Wyjmuje je oczywiście w plastrach i w tych plastrach przechowuje albo wyciska, bo współczesne pszczoły są w ramkach, te plastry, i można je odwirować. Natomiast bez obudowy takiego plastra się do wirówki nie włoży, no bo nie ma jak tego pozyskać. Jadłam ten miód, bardzo smaczny. Piłam ostry alkohol robiony na tych takich wytłokach, na tym miodzie. I jadłam czarny chleb. I muszę powiedzieć, że no niesamowite doznanie. W środku lasu jeść taki dziki miód, pijąc berek i jedząc taki ciemny litewski chleb. Pan twierdzi, że te pszczoły czasami potrafią uciec, bo czasami w ulu rodzą się dwie królowe. I one między sobą wojują i wtedy jedna musi uciec. Czasami jest ta wojna taka, że i dwie uciekają w różne strony. I zwykle pszczelarze gonią te roje, gdzieś tam ściągają, z powrotem osadzają. On mówi, że on się nie zajmuje tym. Te pszczoły autentycznie, naturalnie, jeżeli one uciekną, to on na przestrzeni 20 iluś kilometrów ma takich miejsc ileś. I one sobie gdzieś tam zawsze znajdą pustą barć i się tam osiądą. Pytam, czy nie ma problemów, no bo to jest tak w lesie, niestrzeżone, czy nie przychodzą mu obcy i nie podbierają tego miodu. On mówi, no tak, tak. Ale jak on na przestrzeni tych 20 kilometrów, czy jeszcze większej połaci ma takich miejsc ileś tam naście, to jemu to wystarcza. Chcieliśmy ten miód kupić od niego. Powiedział, że niestety ja byłam u niego w maju, że niestety nie ma, ponieważ jesienią, kiedy pozyskuje, praktycznie każda ilość jest od razu zamówiona i kupiona. Pozostawia tylko dla siebie i na takie pokazy. Jest bluszczyk? Jest bluszczyk kurtywanek. No. O, taki tam to? To? O to, tak. Jezu, to jest, mnie to wyrzucam, to tak, chwasta. Tak. Znajoma mówi, że zrobiła ostatnio pierogi z białego sera z bluszczyku kurdybanku i po prostu wszyscy się zajadali. Do twaroszków można dodawać. To wszędzie rośnie. Bluszczyk kurdybanek. To jest przyprawa, która ostatnio bardzo z powrotem wraca do łask. Nie mówię już o stokrotkach, bo stokrotki... To jest dziki miód, co łatwo stwierdzić po szyszkach chmielowych, które jeszcze w stanie zasuszonym tam u góry się zachowały. Trudno powiedzieć, jakie znaczenie w słowiańskiej kuchni miał, czy mógł mieć ów dziki chmiel. Natomiast trzeba Państwu widzieć jedno. Każda cywilizacja
której gospodarka w jakiś sposób opierała się na rolnictwie, znała napój zwany piwem. To jest na całym świecie popularny napój, gdzie tylko można było jakieś ziarna zbożowe poddać fermentacji. Natomiast jako ciekawostkę trzeba stwierdzić, że dzięki Słowianom około 9, 10 wieku, może nawet 8, ten zwyczaj chmielenia piwa, to co dzisiaj mówimy napój chmielowy, tak naprawdę to jest napój zbożowy, ale zaprawiany chmielem. Ten zwyczaj chmielenia piwa gdzieś z bliżej nieokreślonych terenów azjatyckich dotarł do Europy, bo Europejczycy nie wyobrażają sobie piwa bez chmielu. Ale bardzo często jak zapytać, z czego się robi piwo, to wszyscy powiedzą z chmielu, a chmiel jest tylko dodatkiem. W tych naszych eksperymentach, robiłam piwo z jęczmienia z dodatkiem tego chmielu. Na szyszkach chmielu są takie szczepy naturalne drożdży. Potrzebne mi to było, żeby uzyskać osad taki drożdżowy, piwny, i na tej bazie piekliśmy chleb żytni w popiele w ognisku. I zrobiłam dwa bocheneczki pod jednym kloszem, piekłam chleb z dodatkiem tych drożdży piwnych i zwykły na zakwasie. Obydwa były na zakwasie, ale ten jeden był jeszcze z dodatkiem drożdży. I muszę powiedzieć, że faktycznie bardzo pomogły te drożdże. Chleb był bardziej puszysty, ładniej się wypiekł niż ten na samym takim zakwasie. Tamten wymaga jeszcze innej procedury, dłuższego dojrzewania tego zakwasu, fermentowania, dojrzewania, żeby chleb włożyć do pieczenia. Takie drożdże pomagają, przyspieszają dojrzewanie tego zakwasu. Ten chleb jest bardziej puszysty i ładniej wypieczony.